Cześć, z tej strony Bartek Bohdan z serwisu PPC Giestok. Dzisiaj rozmawiam z Maćkiem Frankowskim z Biznes Radaru o spółce Ferro. Nie wiem, czy. Witam wszystkich. Cześć Maćku. Nie wiem, czy słyszeliście o tej spółce. Ja przyznaję się, że o niej słyszałem, ponieważ nawet chyba mam jakąś ich armaturę w domu. Poprawnie Maciek, oni robią armatury, tak? Sanitarne, armatury, między innymi. Czyli krany, czyli wszystko to, co tam wokół tych łazienek się kręci. Okej, okay. To w takim razie spójrzmy na to, dlaczego tą spółkę warto rozważyć do portfela dywidendowego i jak wyglądają jej fundamenty. Maciek, na co w pierwszej kolejności powinniśmy popatrzeć? Jak patrzymy na spółkę, to oczywiście starajmy się patrzeć na nią tak jak każdą inną spółkę, czyli nie tylko do portfela dywidendowego, do każdego portfela musimy się jej przyjrzeć, więc zacznijmy jakby od samej góry. Jest to spółka, która notuje cały czas rosnące przychody. Jakbyś mógł na ekranie pokazać przychody spółki Ferro, tak? Widzimy, kliknij na ten zielony wykres. Zasadniczo, zanim przejdziemy do kwot, popatrzmy na wykres. Widzimy, że generalnie rzecz biorąc te słupki idą do góry. Firma w ciągu ostatnich 10 lat średnio rocznie rozwijała się około 10-11%. To nie jest zły wynik. Nawet można powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik. I ja oczywiście w dwóch zdaniach chciałbym wam powiedzieć, skąd to się wszystko wzięło. Jak zawsze za tą spółką stoi historia. I jest ona ciekawa. Spółka Ferro, założona w latach 90., na giełdę poszła w 2010 roku, ale to, co ważne, zdarzyło się w 2011 i wtedy ona przejęła czeskiego konkurenta. Czeski konkurent, spółka Novartis, która była mocna i w Czechach, i w Słowacji, dokładnie w tym samym asortymencie, czyli głównie krany, osprzęt do nich. Transakcję przeprowadzono, to nie było proste. Ferro, żeby tą transakcję zrobić, zaciągnął długi, emitował akcje, no wykonywał wszystkie korporacyjne ruchy. I teraz szybko przewinijmy do dzisiaj. Co się wydarzyło w ciągu tych 10 lat? Obroty się zwiększyły gwałtownie. Jak to przekładać na język normalnego człowieka? Ferro ma duży udział w Polsce, rzędu 30% na rynku armatury. Jest wiodącym na rynku czeskim, słowackim, jest aktywny w Rumunii, na Węgrzech, patrzy na Bałkany, patrzy na kraje Prybałtyki. No zasadniczo jest obecny w 30 krajach. I ten rozwój, oczywiście on nie jest równy, czyli w jednym roku rusza się Rumunia, Polska wtedy mniej, ale zasadniczo udało się te obroty bardzo mocno podnieść. Dzisiaj one są bliskie 500 mln zł, i mają rosnąć. Co to znaczy mają rosnąć? To znaczy, że ta firma oficjalnie w swoim planie powiedziała, że jakby ona milcząco zakłada, może właśnie nie milcząco, ona głośno zakłada, że w roku 2023, czyli za kilka lat, dojdzie do 700 milionów sprzedaży. To przełączę, Maciek, na chwileczkę na prognozy, bo akurat widzę, że dla tej spółki są prognozy, ale 2023 roku nie mamy, mamy 2022. Tak. I tutaj tak, i widzimy, jeśli Państwo również widzą na ekranie ekran prognoz dostępny dla abonentów premium w Biznes Radarze, tam przychody ze sprzedaży na rok 2022 są 538 milionów. To jest dużo więcej niż dzisiaj, bo dzisiaj jest 470, ale to oczywiście nie jest wcale bliskie tych 700, więc widać, że być może ci, którzy robią te prognozy, no wcale nie są tacy pewni, że w 2023 będzie aż 700 milionów, ale ważne jest to, że kierunek jest w dobrą stronę. Firma ma rosnąć. Ona oficjalnie mówi o 700 milionach na 2023. No jak będzie, to zobaczymy. Tym niemniej, oczywiście, że my mówimy o wzroście, no ale są pewne warunki, tak? Czyli my chcemy, żeby ten wzrost był oczywiście w miarę zyskowny, w miarę rentowny. Jakbyś mógł przejść do analizy finansowej i znowu popatrzymy na wskaźnik ROIC, tak, w rentowności, na samym dole. Gdybyś znowu mógł kliknąć wykres, bo można będzie tak łatwiej. Ten wskaźnik, no, był przez ostatnie lata dodatni, ale oprócz tego, że był dodatni, to wykazuje bardzo przyjemną rzecz dla inwestora giełdowego. Otóż ten wskaźnik, mimo normalnego falowania, on zasadniczo rośnie, czyli on kilka lat temu wynosił 11%, a w roku 2020 dochodzi do 20%. Dla wskaźnika ROIC
czyli takiego wskaźnika, który bierze pod uwagę zysk operacyjny i cały zaangażowany kapitał, ten wynik 20% to jest bardzo dobry wynik i dla nas też jest strasznie ważne, że, no, że to jest w miarę równe, czyli my możemy być optymistami, przynajmniej ja jestem optymistą, że ten wskaźnik ROIC nie jest żadnym przypadkowym wynikiem, tylko no, ciężkim efektem, jest efektem ciężkiej pracy. Jak mówimy o pracy, to oczywiście powiedzmy jedną ważną rzecz, że cała ta firma jest prowadzona przez stały zarząd, czyli ten sam zarząd, który zrobił tą transakcję w 2011 roku przejęcia tego czeskiego konkurenta, on nadal jest u steru, tam nastąpiła zamiana, ale zasadniczo ten zarząd jest ten sam, tyle tylko, że pani prezes jest teraz wiceprezeską. Jeśli mógłbyś na moment pokazać analizę tych, włączmy może po prostu profil spółki, żebyśmy widzieli wykres spółki. Tak, jakbyś mógł go tam na maksymalny włączyć, to żebyśmy... Spółka poszła na giełdę w 2010 roku. Tam na dole wykresu będzie maksymalny zakres. O, tutaj. I oczywiście, jak patrzymy na dziesięcioletni wykres, no to oczywiście widzimy różne ceny, które się kształtowały przez 10 lat. No, tak jak mówiłem, ta spółka była trochę inną spółką 10 lat temu, była po prostu dużo, dużo mniejsza. Ale pokazuję wykres dlatego, żeby powiedzieć taką rzecz. Dzisiaj jest taka sytuacja, że ta spółka jest w bardzo takim, no można powiedzieć, nietypowym gronie. Otóż ona w ogóle nie ma takiego mocnego, prywatnego właściciela. Można nawet powiedzieć, że oczywiście są tam prywatni właściciele, zaraz powiemy, kto to jest, ale nie ma takich mocnych rąk, żeby jakaś rodzina, jakiś konkretny człowiek albo jakiś zagraniczny inwestor miał te akcje. Dzisiaj jest tak, że w zasadzie przez cały ten okres Ferro jest posiadane przez fundusze inwestycyjne, przez OFE. Trochę mniej się mówi o OFE teraz, no ale OFE były i są istotnym graczem na giełdzie. I one wszystkie, te fundusze, one kontrolują 80, czasem nawet 90% na przestrzeni lat akcji Ferro. I tutaj powiedzmy następną rzecz, że zarząd ma akcje, ale mało. Czyli to jest literalnie kilka procent, 2%. To nie jest to coś, czym można zagrać przeciwko tym funduszom. No to Maciek, powiem ci, wpadnę ci w słowo. Z mojego punktu widzenia jest to o tyle też ciekawa sytuacja, że skoro jest tak duży udział funduszy, to umówmy się, instytucje podlegają takim samym prawom popytu i podaży na giełdzie, jak indywidualni inwestorzy. Co oznacza, że jeżeli będziemy mieć do czynienia z jakimś pogorszeniem koniunktury giełdowej niezwiązanym z fundamentami Ferro, to można mieć nadzieję, że fundusze będą stanowiły w jakiejś części stronę podażową, no bo po prostu będą musiały zgodnie z falą umorzeń, i to być może się stało w marcu tego roku, zgodnie z falą umorzeń jednostek też się będą musiały pozbywać w jakimś procencie akcji Ferro, skoro mają taki duży udział. Dla nas jako świadomych inwestorów to jest okazja do tego, żeby taką spółkę kupować w takim momencie, prawda? No bo jest od kogo ją kupić. Absolutnie. I dodajmy, że to jest w ogóle bardzo amerykańskie. Jest wiele takich spółek w Ameryce, a mało na naszym rynku, bo w Ameryce jest dużo spółek, które nie mają już takiego wyraźnego właściciela, bo on sprzedał, zmarł, albo tam różne rzeczy się wydarzyły. No w Polsce taką bardziej znaną spółką, która ma podobną strukturę, to pewnie jest firma Kęty, ale o tym nie ma co teraz mówić. Natomiast wracając do tej spółki, ponieważ udziałowcami są fundusze, a szczególnie te jeszcze OFE, no to była presja na dywidendę i gdybyśmy mogli włączyć zakładkę dywidendy, widać, że od 2011 roku dywidenda jest wypłacana. To jest bardzo przyjemnie, bo to już jest wiele lat. Ona nie jest równa, nie jest tak, że ona jest rosnąca, ale sam fakt, że jest wypłacana, jest bardzo pozytywny. Nie ma dzisiaj żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że ma się to zmienić w przyszłości, więc ja zakładam, że ta dywidenda będzie dalej wypłacana. Nie wiemy jaka, ale z pewnością firma będzie wypłacać. A oni oficjalnie mówią, że będą wypłacali dywidendę tam rzędu 50%, no pod warunkami, że nie będą zadłużeni. I tu ciekawostka, bo oni oczywiście byli zadłużeni, no wtedy, kiedy przejmowali tą czeską firmę
I oni spłacili ten dług przez te już prawie 10 lat od tego przejęcia w 2011 roku. I dzisiaj dług tam do EBITDA to jest rzędu 2, więc on absolutnie spełnia wszystkie te warunki z planu. Tam warunek jest bodajże 2,5 raza, nie może dług przekraczać EBITDA. Natomiast to też pokazuje, że tam się jakby wszystko potoczyło zgodnie z planem, czyli przejęto firmę i zaciągnięto na to długi i to sprzedano. Dla mnie ta firma, która też uczciwie mówiąc, to nie jest jakby dla mnie firma, którą się często zajmuję, to od czasu do czasu na nią patrzę i no, jakby to ładnie powiedzieć, myślę, że to jest kategoria więcej niż oczekujesz, tak? Bo Ferro jakby zrealizowało wszystkie zamierzenia, ma ambitne plany, no i mówiąc zupełnie poważnie, na giełdzie to jest to, o co chodzi, tak? No oczywiście są konkurenci, zobaczymy jak będzie, może powiem o kilku problemach, żeby było jakby jasne, że to nie jest różowy obrazek. No, firma jak przejęła tą czeską firmę, którą w 2011 roku zrobiono transakcję, to potem się okazało, że rozliczenie tej transakcji wcale nie było takie oczywiste, ale dla Urzędu Skarbowego. I w Urzędzie Skarbowym jakby tam doszło do sytuacji, w której nałożono na spółkę konieczność zapłaty zaległego podatku. Spółka się oczywiście od wszystkiego odwołuje, walczy w sądach, nie wiadomo jak to się skończy. Wiadomo natomiast, że zapłaciła razem z odsetkami tam bodajże 27 milionów złotych i gdy zobaczymy sobie w analizie finansowej, w przepływach finansowych, to nawet to znalazło odbicie w przepływach finansowych, że tam księgowo to ujmowano w roku 2018, nie, jakbyśmy, jest bardzo dobrze, to nagle się okazuje, że w roku 2018 pojawiają się ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. No to jest efekt oczywiście operacji księgowych, bo dodajmy, że Ferro wszystko sprzedawało normalnie w roku 17 i 18 i tam absolutnie były przepływy pieniężne, że tak powiem, o zwyczajowej wysokości. Natomiast to, co tutaj widzimy, ten minus 25 milionów, to nie jest powód do jakiegoś zmartwienia, bo to jest absolutnie nie tyczy normalnych operacji. Tam była zapłata dużego podatku, a na to nałożyło się to, że firma rosnąc zwiększa zapasy, no, i efekt jest taki, że oni tak to zaksięgowali, że w tym jednym roku się pojawiło, szczególnie, że ta płatność była tak naprawdę w 17, ta podatkowa płatność, no ale w 18 roku pojawiła się tutaj w rachunku i żebym teraz nie powiedział za dużo, to powiem tak, na pewno będzie tekst na PPCG i Biznes Radarze taki, można powiedzieć, bardziej wyczerpujący o Ferro i do niego będę odsyłał wszystkich chętnych, natomiast to jest trochę firma niepozorna, ale na pewno warto zainteresowania, a dodatkowo, co zaraz Bartek popatrzy ze mną, jest to firma nie bardzo drogo wyceniona. Gdybyśmy mogli przejść do wskaźników, tutaj do raportów analizy finansowej, do wskaźników wyceny rynkowej, no i zobaczymy sobie nasze popularne wskaźniki, jakieś cena do zysk, no nie są one na bardzo wysokich poziomach, tak? To jest rzędu 8, wręcz spada, tak? Ale inne wszystkie wskaźniki też nie są wysokie. I teraz oddaję pulpit Bartkowi, jakbyś Bartku mógł popatrzeć i co ty o tym sądzisz, no bo oczywiście nie możemy powiedzieć, już wiele osób nas uprzedzało, nie możemy powiedzieć, że warto było kupić w marcu, bo w marcu było pewnie wszystko warto kupić, więc my w ogóle nie mówmy o tym, co w marcu, mówmy, co widzimy dzisiaj. No dodajmy, że cena jest oczywiście wyższa niż parę miesięcy temu. Wyższa to niż w marcu, tak? Jakbyś mógł przejść. Tak, no. Również kwietniu, styczniu, na profil. Wiesz co, natomiast okej, mogę przejść na profil, natomiast jeśli pozwolisz, ja bym się posłużył swoim wykresem. Oczywiście, proszę. Dlatego, że mam już tam nałożone parę komentarzy i kresek i na tej podstawie sobie przygotowałem, ale wiesz co, jeszcze zanim przejdę do wykresu, to chciałbym pokazać w ramach analizy finansowej ratingi. Tu się okazuje, że w tych ratingach spółka wypada bardzo dobrze. Altman jest bardzo wysoki, tutaj jest rating AA+, i 8 punktów. Bardzo dobrze wypada F-score Piotrowskiego. Z tego co pamiętam, tutaj najlepszy przedział to 7 do 9 punktów. Mamy tutaj 7 punktów. Tak, jest dobrze, ale też dodajmy, że to jest spółka rentowna, zyskowna, no i dług malał, więc nie dziwmy się, że wskaźniki dobrze wychodzą, ale oczywiście zapisujemy to spółce na plus. Wskaźniki są bardzo dobre. To teraz tak, jeśli chodzi o to, co widać na wykresie i co ja o tej spółce mógłbym powiedzieć w kontekście analizy wolumenu i ceny, to po pierwsze
Tak jak Maciek wspomniał, w marcu większość spółek, które były dobre fundamentalnie, warto było kupić. Tam też był wyznaczony przeze mnie dołek zgodnie z naszą strategią LTTM właśnie w okolicy 10.40. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że podczas tej marcowej przeceny, jeszcze zanim został wyznaczony dołek, ja tutaj nie widziałem dużych obrotów. To z jednej strony oznacza, że po pierwsze nie było jakiegoś dużego wejścia kapitałów w tą spółkę, natomiast każdy kij ma dwa końce, z drugiej strony nie było też dużej dystrybucji tych akcji. Tak, czyli nie było wyprzedaży. Fundusze widać wierzyły w te fundamenty. Fundusze trzymały. Otóż to. Natomiast no, jakaś ta jednak podaż ze strony funduszy była, bo inaczej cena by nie spadła, prawda, z okolic 18 zł do 10. No i teraz sytuację mamy taką, to jest ta żółta strefa, gdzie na wykresie tygodniowym w tym miejscu zgodnie z naszą strategią sygnału kupna nie było. Cena jednak poszła w górę, no bo wiadomo, w pewnym momencie jak się skończyła podaż, wszystko na rynku zaczęło odbijać. I to co widzę, to też fakt, że na tym wzroście też te obroty jakoś znacząco nam nie podskoczyły do góry. Jaka może być moim zdaniem tego konsekwencja? Ano taka, że teraz mamy drugą falę pandemii. Pewnie będzie jeszcze trochę nerwowości związanej z końcówką roku, wyborami, zatwierdzeniem pakietu fiskalnego i w Stanach, i tego, który ma być w Europie, a o który się cały czas batalia toczy. Być może oznacza to, że te akcje, między innymi z racji tego, tak jak Maciek powiedziałeś, że tam głównymi udziałowcami są fundusze, no, które też się poddają w swoich działaniach pewnej presji ze strony nastrojów rynkowych, może być tak, że te akcje udałoby się kupić taniej. Natomiast absolutnie nie mam pewności, czy taka możliwość będzie, bo tak jak powiedziałeś, Maciek, tutaj wskaźnik cena do zysku nawet przy 18 zł jest bardzo korzystny. Tak, i wszystkie inne wskaźniki też są jakby dobre, tak? Czyli jest ten dividend yield istnieje, no gdyby to zaczęło spadać, byłoby jeszcze bardziej atrakcyjne. Jeżeli ja miałbym się do tych akcji przymierzać, a chcę to zrobić, to pewnie chciałbym zobaczyć jakąś korektę, która pozwalałaby mieć troszeczkę lepszą cenę zakupu niż w tym momencie te 18 zł. Ten jakiś wzrost za sobą mamy. No i zasadą, nawet jeżeli mówimy o kupowaniu w trendzie wzrostowym, jest to, że dołączamy się na korektach, a nie na wybiciach oporu. No i myślę, że to jest naprawdę fajna spółka do uzupełnienia każdego portfela, a w szczególności portfela dywidendowego, bo fundusze inwestycyjne i OFE o swój interes w postaci dywidendy powinny zadbać w przyszłości. Maćku, bardzo Ci dziękuję za kolejną ciekawą rozmowę o fajnej spółce. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i zostawienia łapki w górę pod filmem. Zapraszam do zapoznania się z PPCG Stock, zapoznania się z ofertą i funkcjonalnościami Biznes Radar. To wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!